i kolęda. Kolęda, dzięki zaangażowaniu wielu osób, firm i instytucji, dzisiaj odbywa się po raz trzeci. W trzyletniej historii zmieniło się miejsce, zmieniała się scena, pogoda, ale niezmienny i wyjątkowy dzięki Państwa obecności. Się po raz trzeci dzięki Towarzystwu Słoneczko i zespołowi Borówczanki, bo to są głównie organizatorzy tego spotkania. I już teraz im za to dziękujemy, że dzięki ich zaangażowaniu i zaproszeniu mogliśmy się tutaj spotkać i razem przeżywać te piękne chwile związane z Bożym Narodzeniem, bo to są najpiękniejsze pieśni kościelne, najpiękniejsze kolędy, które usłyszymy i które na pewno sprawią, że nasze serce się poruszy. Pozdrawiam bardzo serdecznie od tronu Matki Bożej Lubaskiej, Królowej Rodzin, z naszego sanktuarium, gdzie na nowennie modlimy się za wszystkich, którym obiecaliśmy naszą modlitwę, którzy tej modlitwy potrzebują, za wszystkich pielgrzymów. I taką modlitwę waszej intencji również obiecuję, w intencji wszystkich, którzy się gromadzą na tak pięknym spotkaniu, jak to dzisiejsze. Szczęść Boże. Szanowny Panie Wójcie, szanowne zespoły śpiewacze, księdze proboszczu, szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć: chwilo trwaj, kolędo trwaj, kolędo, która płynie cicho przez noce bezsenne, bo przecież cichą nocą tak liście szeleszczą. Chciałbym wam wszystkim powiedzieć to, żebyście śpiewali dla swoich środowisk, bo wszystko, co robicie, jest piękne, bo to, co jest wielkie, to, co jest w was, co jest waszym talentem, jest wielkie przez pracę i przez serce. Trwajcie, śpiewajcie i miło spędzajcie czas. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, serce rośnie, jak się patrzy na tą salę dzisiaj. Dzisiaj jest święto piosenki, święto kolędy, święto ludzi śpiewających. Miło was, szanowni członkowie zespołu, wszystkich z całego regionu, miło was tu widzieć na naszej hali. Witam was w imieniu pani dyrektor gimnazjum, w imieniu własnym Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu. Staraliśmy się tu wspólnie z panem Zygfrydem Kozerą i z wszystkimi, którzy nam tutaj pomagali, stworzyć nastrój trochę świąteczny, trochę zimowy. Myślę, że w jakimś stopniu nam się to udało. Sceneria nam też trochę pomogła. Śnieg za oknem również się pojawił. A więc dzięki tym nastrojom jeszcze Państwo wprowadzicie nas w nastrój kolędy. Będzie wspaniałe święto, święto kolędy. Życzę zespołom wspaniałych występów, perfekcyjnych występów. Dziękuję wam za przybycie i wszystkiego dobrego. Dziękuję wam. Kolędowanie to wspólne śpiewanie kolęd. Kolędowanie to odwiedziny kolędowe, ale w tradycji kolędowanie to również odwiedzanie przez grupę kolędników gospodarstw domowych i ze śpiewem na ustach życzenie im wszystkiego najlepszego. Do tych życzeń wszelkiej pomyślności również się dokładamy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim zaproszonym gościom. Trzeci lubaski przegląd zespołu śpiewaczy seniorów Lubasz 2015 uważamy oficjalnie za otwarty. Bardzo dziękujemy. A już teraz przed Państwem zespół śpiewaczy Cykady z Trzcianki. Zespół działa przy Polskim Związku Emerytów i Rencistów. Specjalizuje się w wykonywaniu melodii i piosenek śląskich. Leży dzieciątko jako jak dół, a
Wszystko wszyscy oddawajmy tego Pana.
Thank you.
kocieka stąpiła, stąpiła. Hej, żyj do tej rady na dalej się pewnie dziwa. Pepeje, pepeje, hej, żyj do tej rady. Przesuwamy się do ścianki, skąd przybył do nas zespół Małolaty.